Zdrowia. Jak to jest możliwe, żeby partia w ciągu 100 lat przeskoczyła z właścicieli niewolników, potem z odseparowywania Murzynów i Białych, tam w latach 1920, 30, 40, do przeskoczenia do kochania Murzynów, do zrobienia Murzynów w zasadzie zależnymi od zasiłków, do przekazywania miłości dla robotników i chłopów, no i na dzień dzisiejszy przeskoczyła do nienawidzenia robotników i chłopów i do kochania zboczeńców, no i ekstremistów środowiskowych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to jest mniej więcej z grubsza, no to właśnie to jest Partia Demokratów. Partia Demokratów, która na południu to przez długie, długie lata robiła wszystko, żeby Murzyni nie mieli swoich praw, żeby Murzyni nie byli przyjmowani do pracy. Później zrobili takie 180 stopni. No było sporo tych demokratów normalnych. No Kennedy, powiedzmy, kiedy wybrano Kennedy'ego, to on był katolikiem. No to lud pracujący miast i wsi uwielbiał Kennedy'ego. No Kennedy to też ciekawa historia. Babiarz, no i alkoholik i tak dalej. No ale no były takie czasy. No i teraz z reguły we wszystkich krajach, we wszystkich systemach politycznych, no to ludzie przychodzą i mówią, będzie więcej pracy, wszyscy będą pracować, wszyscy będą zarabiać. No a demokraci mówią, będzie mniej pracy, będziemy likwidować robotę. Joe Biden, no to staruszek jest, który w polityce jest 50 lat, Elizabeth Warren, taka udawana Indianka, Bernie Sanders, totalny komunista. Coś się chyba rozkładam powoli, przepraszam. No i Michael Bloomberg, żydowski taki miliarder, on był już dwa razy w Nowym Jorku majorem czy burmistrzem. No i oni wszyscy obiecują, że zniszczą miliony miejsc pracy. No których miejsc pracy? No związanych z olejem wydobywanym tą metodą łupkową, no i gaz również podobnymi metodami. Powiedzieli, że te wszystkie kopalniane, energia kopalniana będzie załatwiona. Wojna demokratów z olejem, węglem i gazem, no po prostu jest nieprawdopodobna. W Los Angeles, kiedy zapytali się Joe Bidena, opóźni, czy powiedzmy zlikwiduje cały ten przemysł, nawet jeżeli tysiące, a może nawet setki tysięcy ludzi traci sprawę, no to powiedział zdecydowanie, nie ma żadnego problemu. I wtedy zaczęli klaskać. Studenci zaczęli klaskać, profesorowie zaczęli klaskać. Wszyscy ludzie, którzy mają robotę w budżetówce, ludzie, którzy nie pracują, powiedzmy fizycznie, nie produkują, tylko uczą innych, jak mają żyć, a są płaceni właśnie przez tych robotników i chłopów, no to oni klaskali, że nie będzie roboty dla robotników i chłopów. No i później zaczął pieprzyć trzy po trzy o tym, jak to energia wieczna i słoneczna, inwestycje w tym, tak? Inwestycje oszczędzi cały przemysł. Najbardziej smutne w tym wszystkim było to, że później jak pojechał do New Hampshire, no to jest na wschodnim wybrzeżu stan pod Kanadą, no to w zasadzie powiedział, że wszyscy ci, którzy pracują w kopalniach, to powinni się zacząć uczyć programowania. No, przepraszam, no dziwaczne to jest, tak? No człowiek kompletnie nie ma pojęcia, o czym mówi. Historycznie to było podobne takie rzeczy jak Walter Mondale w 1984 roku. On powiedział, że
podniesie wszystkim podatki. No i oczywiście wygrał tylko w jednym stanie, no i w stolicy. No bo jak można zrobić te wszystkie osiągnięcia wieczne i słoneczne? No, opodatkować jednych, żeby pchać drugich. No to zawsze tak było, jest i będzie. I to nigdy nie ma większej kasy niż polityka i ekonomia zarabiania, powiedzmy, na ściganiu. Nie robienie pieniędzy przez jakieś wymyślania, nie pozwolenie na wolny rynek, żeby jakoś się ustawił, tylko po prostu podatkowanie. No jest to bandytyzm. Zatrzymywanie tego całego przemysłu w Ameryce, no to co najmniej trylion dolarów. Trylion dolarów, no to jest 12 zer. 1000 milion, bilion, trylion, czyli 12 zer, to są ciężkie pieniądze i ponad 1,5 miliona Amerykanów pracuje w tym przemyśle, także a około 4 miliony jest połączona z tym wszystkim, no bo produkują stal, produkują samochody i różnego rodzaju tego rzeczy. No to by zniszczyło w zasadzie dużo miejsc pracy w miejscach, w których oni od razu stracili swoją robotę, do Trumpa w Ohio i w Michigan. No, w jednym jest 400 tysięcy ludzi pracuje, w drugim, w Pensylwanii, ma 320 tysięcy, w Colorado 200 tysięcy, Floryda 200 tysięcy. To są ciężkie. To są potężne ilości ludzi, którzy pracują, no i demokraci mówią, że ich zlikwidują. W Pittsburghu to jest takie centrum energetyczne, w Ohio i w Pensylwanii, tam miejsca czy miasta, miasteczka, gdzie w zasadzie to już wszystko to, te przemysłowe upadało, no to po tym jak zaczęli odkrywać i wiercić, tam jednak łupkowo wydobywać, no to wszystko podskoczyło. W Teksasie liberałowie, socjaliści Teksas chcą zmienić z konserwatywnych na socjalistów, no ale oni liczą na imigrantów z Meksyku. No prędzej czy później im się uda, no bo Meksykanie jednak wszyscy z tej Ameryki Południowej uciekają z tej biedy socjalistycznej, ale pierwsze co robią, no to głosują na socjalistów. To jest taka paranoja, że Ameryka powiedzmy przyjmuje wszystkich, którzy kompletnie się nie zgadzają z linią taką ekonomiczną, polityczną, amerykańską od 200 lat. Także, że to się roztopi. No ale na razie 2 miliony Teksańczyków pracuje w tym przemyśle olejowo-gazowym i bardzo dużo tych ludzi, którzy pracuje w kaskach, czy wozi najróżniejszymi ciężarówkami, no to zarabiają do 100 tysięcy dolarów rocznie i to bez nadgodzin. Także przekonywanie socjalistów nic razem nie pomoże tam w Houston, czy w Dallas, czy w Midland, kiedy będą mówić, że załatwią, powiedzmy, ludzi pracujących w tym przemyśle. Wydawałoby się, że Joe Biden i wszyscy ci demokratyczni ludzie troszeczkę się opanowali i jakąś nauczyli się lekcję pokory, można powiedzieć, bo w 2016 roku, kiedy Hillary Clinton wychodziła i ona mówiła: zniszczymy kopalnie, zniszczymy, zabijemy ten przemysł. No i ona w ten sposób mówiła, no i ludzie zagłosowali, tak? A liberałowie, socjaliści drapali się po głowie, mówią, o co w tym wszystkim chodzi, tak? No przecież to powinno być dobrze dla tych górników, że nie będą mieli choroby płucnej, tak? No, nie wiadomo, czy życie pracując jest lepsze niż umieranie bez pracy, no. W Pensylwanii, w Ohio, są to ludzie po prostu normalni, ludzie rozumieją te wszystkie. Także ta w 2016 roku cała ta kampania przeciwko węglowi i dzisiaj ten przeciwko wydobywaniu łupkowego, no to jest
To jest znamienne to, że kiedyś to z kopalniami to związane było setki tysięcy tych górników, a teraz z tym olejem i z gazem no to są miliony, także to jest dużo więcej. To wygonić ludzi do biura bezrobocia, no to jest makabryczne, że to jest planowanie. No szczególnie, że ludzie po prostu biorą te zasiłki. No to nie jest zasiłek bezrobocie, to jest ubezpieczenie, które jest, składa się opłaty, każdy pracodawca i pracownik płaci na to, że będzie miał płacone. To nie jest zasiłek, to ludzie dostają dlatego, że płacili. No i ci wszyscy radykaliści i środowiskowi, no to w zasadzie to jest taka kotwica dla partii demokratów. Jeszcze niedawno Partia Demokratyczna wychodziła i w zasadzie popierała klasę pracującą, wszystkich tych ludzi pracujących w tych niebieskich fartuchach. No to się nazywa właśnie blue collar, czyli niebieski kołnierzyk, dlatego że w warsztatach, w jakichś tam magazynach ludzie mieli ciemny kolor, w przeciwieństwie do koszuli, który jest white collar, czyli biały kołnierzyk, gdzie ludzie pracują w biurze i jest jedynie może być nieczysty, jeżeli ktoś nie zmieni po paru dniach i nie myje się albo nie pierze, ale blue collar no to jest ten od koszuli niebieskiej albo fartucha niebieskiego. No i popierali wszystkich te związki zawodowe popierali wśród ludzi pracujących w kopalniach, górników, ludzi, którzy pracowali dla przemysłu motoryzacyjnego. No, przemysł motoryzacyjny zabił się sam w sobie, bo Partia Demokratyczna żądała ciągle lepsze płatności i lepsze benefity, czyli te wakacje, różne premie, różne nadgodziny i tak dalej, i tak dalej. No i te związki, przemysł amerykański upadł, no bo po prostu był za drogi, no i ludzie kupowali tańsze samochody, mniejsze. Amerykańskim firmom nie opłacało się robić nie takich krążowników szos, no i to wszystko padło przez chciwość związkową, przez chciwość socjalistów Partii Demokratycznej. No i teraz oni chcą i oni robią te same manifesty, demonstracje i tak dalej, żeby oszczędzić świat i w ogóle nie martwią się o robotę. No, najbardziej takimi ludźmi, którzy są przeciwko, no to są ludzie, których roboty nie zaginą, tak? Dziennikarze, nauczyciele, profesorowie, studenci wieczni i tak dalej, i tak dalej. Zieloni i partie seksualne opanowały Partię Demokratyczną. Partia Demokratyczna po prostu została zniszczona od środka. Normalni ludzie, którzy tam patrzyli, szukali jakiejś sprawiedliwości, jak to socjaliści mówili, społecznej, no to już nie ma. Partia Demokratów została uprowadzona, steroryzowana i jest normalną partią amerykańską. To jest partia wykolejeńców, partia jakichś maniaków, ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci w imię środowiska, ludzie, którzy mówią, że górnicy mogą umrzeć z głodu i tak dalej, i tak dalej. W 2016 roku bardzo dużo z tych ludzi, którzy właśnie mieli kaski, hełmy, narzędzia pracy najróżniejsze w ręku i buty robocze, no to przeszli do Republikanów. No, w 2020 wygląda na to, że to będzie po prostu galopowanie. Także jeżeli masz szansę głosowania w Ameryce, jeżeli masz obywatelstwo, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na demokratów, głosuj na Republikanów, na Bóg, honor, ojczyzna, no to jest normalne. Socjalizm nie jest normalny, nigdy nie wyszedł i nigdy nie wyjdzie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.